Słuchajmy się słowa dekretu biskupa Siedleckiego ustanawiającego nowe sanktuarium diecezjalne świętego Józefa, oblubienicę Najświętszej Marii Panny w Szpakach. W celu podkreślenia znaczenia oraz wielkiej czci, jaką w kościele parafialnym w Szpakach od wielu lat odbiera święty Józef, oblubieniec Najświętszej Marii Panny, niniejszym przychylając się do prośby wielu księży oraz wiernych świeckich naszej diecezji, a także biorąc pod uwagę pozytywne wotum Rady Kapłańskiej oraz księży dziekanów, zgodnie z kanonem 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego i 602 Statutem II Synodu Diecezji Siedleckiej, z dniem dzisiejszym ustanawiam przy Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Szpakach diecezjalne sanktuarium świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Ufam, że ustanowienie w Szpakach sanktuarium na zakończenie ogłoszonego przez papieża Franciszka roku świętego Józefa przyczyni się do jeszcze większego rozwoju kultu tego wielkiego patrona i opiekuna Kościoła, a także umocni wiarę oraz miłość do Chrystusa i Jego Kościoła wśród wiernych, którzy będą gromadzić się w tym sanktuarium, wzywając orędownictwa świętego Józefa. Opiekę nad sanktuarium powierzam każdorazowemu proboszczowi parafii Szpaki, który jako kustosz dla dobra duchowego swoich parafian i przybywających tutaj wiernych będzie zobowiązany do podjęcia szczególnej troski o zapewnienie obfitszych środków zbawienia, przede wszystkim przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego, szafowanie sakramentów świętych, uroczyste sprawowanie liturgii oraz zatwierdzonych form pobożności ludowej. Szczegółowe normy działalności będzie wyznaczał zatwierdzony w dniu dzisiejszym statut sanktuarium. Całej wspólnocie parafii Szpaki na czele z księdzem proboszczem, a także wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim, którzy będą przybywać, aby modlić się przez wstawiennictwo świętego Józefa w nowym diecezjalnym sanktuarium, serca błogosławię, podpisał Kazimierz Gurda, biskup siedlecki, Siedlce dnia 8 grudnia 2021 roku. Drodzy księża, z księdzem kanclerzem, księdzem rektorem i księdzem proboszczem, kustoszem sanktuarium świętego Józefa w Szpakach, osoby życia konsekrowanego, drodzy klerycy naszego diecezjalnego seminarium. Drodzy bracia i siostry, czciciele świętego Józefa, obecni w sanktuarium w Szpakach i uczestniczący w liturgii przez katolickie Radio Podlasie i diecezjalną telewizję internetową Faro. W dniu dzisiejszym, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kończymy rok poświęcony świętemu Józefowi. Rok ten został ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka 8 grudnia minionego roku. Okazją do ogłoszenia tego roku było ustanowienie przed 150 laty w 1870 roku świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego przez papieża Piusza IX. Ojciec Święty Franciszek z okazji roku świętego Józefa napisał list zatytułowany Patris Corde, ojcowskim sercem, w którym przedstawia patrona Kościoła Powszechnego jako wzór na współczesne czasy. Przez miniony rok modliliśmy się do świętego Józefa, polecając mu Kościół Święty, nasze radości i smutki. Na początku mszy świętej został odczytany przez księdza kanclerza kurii diecezjalnej w Siedlcach dekret o ustanowieniu na zakończenie roku świętego Józefa
w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Szpakach sanktuarium świętego Józefa. Bardzo się cieszę, że na zakończenie roku świętego Józefa mogę miejsce, w którym święty Józef jest czczony od wielu lat, ogłosić jego diecezjalnym sanktuarium. To ogłoszenie jest potwierdzeniem istniejącego w tym miejscu kultu świętego Józefa. Od 1969 roku, gdy proboszczem parafii w Szpakach został ksiądz kanonik Karol Harazin, wierni nie tylko naszej diecezji gromadzą się na modlitwie zanoszonej do Boga przez pośrednictwo świętego Józefa. Już jako emeryt ufundował on figurę świętego Józefa, która została umieszczona w ołtarzu głównym. Kult świętego Józefa kontynuował jego następca, ksiądz Sylwester Ługowski i kolejni księża proboszczowie parafii w Szpakach, gromadząc w tym miejscu wiernych na modlitwie do świętego Józefa. Przez ogłoszenie Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Szpakach sanktuarium świętego Józefa zostaje potwierdzona długa tradycja, długoletnie przekonanie, że opiekunem tego miejsca jest święty Józef. Jak w życiu, tak i w liturgii, w uwielbieniu Pana Boga będzie świętemu Józefowi towarzyszyła Maryja. Ten związek świętego Józefa z Maryją został podkreślony przez ojca świętego Franciszka przez to, że rozpoczynał i kończy rok świętego Józefa w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na ten związek wskazuje także tytuł kościoła w parafii w Szpakach. Patronką parafii jest Matka Boża Częstochowska. Życie Józefa i Maryi zostało bowiem za sprawą Bożej opatrzności ze sobą złączone. Pan Bóg chciał, aby ta, która została poślubiona mężowi, któremu było na imię Józef, została Matką Bożego Syna. Pan Bóg chciał, aby na ten jego plan zgodziła się Maryja i aby zgodził się na niego Józef. Ewangelia o tej zgodzie Maryi nam opowiada. Na propozycję Boga przedstawioną przez archanioła Gabriela Maryja odpowiada tak, wypowiada swoje fiat. Józef uczyni to samo, gdy zostanie pouczony przez anioła we śnie, kim jest ten, którego poślubiona mu małżonka nosi pod swoim sercem. Otoczy go ojcowską miłością i troską. Zgoda Maryi i Józefa na wejście Boga w ich życie zaowocowała ich wejściem w szczególną bliskość z Bogiem, korzystaniem z łask, które im ich obdarzył, i uznaniem ich za osoby, przez które Bóg będzie obdarzał innych swoimi łaskami. Dlatego przychodzimy do Maryi w jej sanktuariach rozsianych po całym świecie, licznych w naszej diecezji. Dlatego przychodzimy do świętego Józefa, obecnego w sanktuariach jemu poświęconych. Ogłoszone dzisiaj sanktuarium świętego Józefa w parafii Szpaki jest drugim diecezjalnym sanktuarium naszej diecezji poświęconym świętemu Józefowi. Pierwsze znajduje się w Siedlcach w parafii pod wezwaniem świętego Józefa. W roku świętego Józefa w naszych kościołach parafialnych brzmiała modlitwa zanoszona do niego. Modlitwa, którą dobrze znamy, którą się modlimy, szczególnie w sanktuariach świętego Józefa.
Zaczyna się ona od słów: do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Tą modlitwą modlił się błogosławiony papież Pius IX. Nad tą modlitwą chciałbym się razem z wami, drodzy bracia i siostry, zatrzymać. Prosimy w tej modlitwie świętego Józefa o wstawianie się za nami w naszych potrzebach. I co ciekawe, bez umniejszenia wstawiennictwa Maryi. Modlimy się bowiem, wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Nie ma bowiem pomiędzy Maryją a Józefem żadnej konkurencji. Jest jedność w trosce o proszących, obzywających pomocy. Często spotykamy obrazy czy figury zarówno Maryi, jak i Józefa, na których zarówno Maryja, jak i Józef z wielką miłością trzymają w swoich ramionach Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Do tej ich miłości się odwołujemy. Jezus bowiem jest źródłem łaski dla nas. W naszej modlitwie prosimy świętego Józefa o opiekę nad Kościołem. Prosimy, by wejrzał na dziedzictwo, które Jezus nabył własną krwią. Tym dziedzictwem my jesteśmy, bo należymy do Jego Kościoła. Prosimy świętego Józefa, aby o to jezusowe dziedzictwo się troszczył. Wiemy, jak bardzo potrzebna jest dzisiaj Jego opieka nad Kościołem. Nad Kościołem, który jest atakowany z zewnątrz i od wewnątrz. Jak bardzo poddawany jest próbom wierności w swojej misji. Dlatego zanosimy do świętego Józefa prośbę, aby oddalił od Kościoła, od nas, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Jesteśmy narażeni zarówno na zarazę błędu, jak i zepsucia. Jesteśmy narażeni na zarazę błędu, na możliwość odejścia od prawdy, którą Jezus Chrystus w Kościele nam przekazuje. Prawda przekazywana przez Boga jest na różny sposób podważana, krytykowana, odrzucana, uznawana za nienowoczesną. Potrzeba nam Józefowej pomocy, byśmy błędnym sugestiom nie ulegli. On pozostał wierny i trwał przy Jezusie jako Bożym Synu, jako przy swoim Bogu, przy tym, który powiedział o sobie, że jest prawdą. Jezus i dla nas musi pozostać Bogiem, naszym jedynym Zbawicielem, naszą prawdą. Prawdą, którą kierujemy się w życiu kapłańskim, w życiu małżeńskim i rodzinnym. Prawdą, którą kierujemy się, gdy realizujemy nasze powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. Prawdą wzywającą nas do szacunku i do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W naszej modlitwie do świętego Józefa zawarte jest przypomnienie, że to my mamy przy Bożej prawdzie trwać. To my jako Kościół mamy ją przyjąć i zachować. Nie możemy więc sami, jako członkowie Kościoła, domagać się, by Kościół na nasze żądanie Bożą prawdę dostosowywał do naszych wymagań, z czym często czy coraz częściej się spotykamy. Tylko Chrystusowa prawda może nas wyzwolić i uczynić wolnymi. Przychodzimy do świętego Józefa z prośbą, aby oddalił od nas wszelkie zepsucie. Prosimy, byśmy w naszym życiu moralnym, w naszym
postępowaniu nie stawali się gorsi, byśmy nie naśladowali tych, którzy źle postępują, nawet jeśli oni sami są z tego dumni i proponują takie postępowanie nam. Dotyczy to nas wszystkich, którzy stanowimy Kościół, duchownych i świeckich, rodziców i dzieci. Wiemy, że wielu pracuje nad zniesławieniem Kościoła, ale najbardziej przykre jest to, gdy my, ochrzczeni, należący do Kościoła, do jego zniesławienia, do uczynienia go gorszym się przyczyniamy. Prośmy w swych modlitwach świętego Józefa, aby nas od moralnego zepsucia zachował, by zachował od niego naszą młodzież i dzieci. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci mają obowiązek i zadanie, aby dzieci i młodzież od zła, od grzechu ochronić. Przychodzimy do świętego Józefa z wielkim zaufaniem. On przecież niegdyś uratował dzieciom Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu. Dlatego ufamy, że również i teraz obroni Jezusowy Kościół od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. To, co wydaje się nam nie do wykonania, co wydaje się nam, że przerasta nasze możliwości i nasze siły, może zostać zrealizowane dzięki Bożej pomocy, pomocy wyproszonej przez świętego Józefa. Dlatego pomimo zagrożeń, niebezpieczeństw, na które jako wierzący w Jezusa i stanowiący Jego Kościół napotykamy, mamy nadzieję, że kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się przynależnością do Jego Kościoła, słuchać Jego słowa i przyjmować Jego sakramenty. Zwracamy się w modlitwie do świętego Józefa także w sprawach, które bezpośrednio dotyczą każdego i każdej z nas. Prosimy, by nas otaczał opieką, byśmy wsparci Jego przykładem i pomocą sami mogli żyć święcie, współpracując z Bożą łaską, byśmy mogli zakończyć nasze ziemskie życie pojednani z Bogiem i naszymi braćmi i siostrami, i abyśmy mogli osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Tam będziemy razem z niepokalaną Maryją, razem ze świętym Józefem, naszymi świętymi i błogosławionymi. W naszej ziemskiej pielgrzymce święty Józef jest przy nas, tak jak był przy Jezusie. Jest przy nas, gdy go wzywamy. Jest przy nas, gdy przybywamy do jego sanktuariów, w których on wyprasza dla nas potrzebne nam łaski. Takim miejscem jest to jego sanktuarium w Szpakach, dzisiaj uroczyście ogłoszone. Przybywajmy tu z radością, przybywajmy z nadzieją. Na świętym Józefie, naszym opiekunie, się nie zawiedziemy. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław tę figurę świętego Józefa. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, patronie nasz.
się, módl się, módl się za nami.